jedziemy, jedziemy z przystanku Muzeum Powstania Warszawskiego. Rondo Daszyńskiego, bo mi to jakoś tak z głowy wyszła ta nazwa. Kosmiczne rondo, że kilometrami trzeba biegać, a na złość niedzielę i święta jeździ 105 z dalekiej Woli i tylko do Ronda Daszyńskiego, proszę Państwa. Jak na złość, proszę Państwa, że ludzie muszą biegać po tym rondzie naprawdę kilometrami, a jeszcze tak stara babcia, nie daj Boże, dlatego oni powykańczali już te wszystkie stare babcie, wszystkich tych ludzi powykańczali. Ja zobaczmy tą szybkę brudną. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj, gdzie jest rondo Daszyńskiego, ronda Daszyńskiego. I właśnie mówią, że to jest jedno z największych rond w Warszawie, ale przecież i tak nie o to chodzi, że żebyśmy my ronda miały to obserwować największe. Radio kończy, Tok FM Euro kończy, to tu chodzi o komentarze. Proszę Państwa, jesteśmy w kraju Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież nie prawosławia, bo jeżeli na przykład, jak to się mówi, że kopciuchy nie odróżniają, to myślą kopciuchy, że Prawo i Sprawiedliwość to są prawosławni. Prawosławni to stoją 4 godziny w cerkwi i modlą się przez całe 4 godziny. A te systemy moherowe, jak pójdą, to muszą siedzieć w ławach kościoła świętej Anny, który się sypie, bo tam z tyłu ze skarpy to wszystko się, proszę Państwa, już rozpada, a zapada. I wcale nie chcą się modlić, bo w układzie żydowsko-katolickim, wiecie Państwo, ateistyczno-religijnym, ta religia już się wykańcza. Ta religia ginie. Państwo zobaczą, że mało kto w ogóle chce na ten temat mówić. Katolicy na przykład Biblii w ogóle nie czytają. Ja wiem, że Żydzi nie czytają Pisma Świętego, bo niby, dlaczego Żydzi mieliby czytać? Tam o nich jest napisane, ale oni nie chcą. Oni myślą, że oni byli pierwsi, że już Adam i Ewa to byli Żydami, tak myślą, ale to była nieprawda. Żyd to jest wierzący, bo ja tu mówię, że Żyd to znaczy Żyd w tym poprzednim. Żyd to jest wierzący, bo do Abrahama było to powiedziane, że ze względu na wiarę ja ciebie wybrałem i pójdziesz do krainy, do takiej krainy, gdzie 400 lat po tym, co Bóg Jahwe obiecał Abrahamowi. 400 lat po, Państwo zobaczą, jakie wierzący. 400 lat po dopiero naród izraelski miał osiąść, miał tam zamieszkać. Państwo zobaczą, ile tych budynków. A tamten pałac kultury Stalina i Lenina, to on jest malutki, on jest ten pałac kultury Stalina i Lenina w odległości i dlatego jest już malutki, ale to był zawsze najwyższy budynek w Warszawie. Także tam na Wolę nie jedziemy teraz, nie. Broń Boże, bo tutaj pokazujemy i w komentarzach opisujemy, opowiadamy. Proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Nie jest tu Anglo, Ameryka, Białystok. Concita Radio, pomimo że Concita Radio, nie jest tu Anglo, Ameryka, Białystok. Tam masz 105, pojedziesz do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 105 z Woli. Bardzo ładnie na browarną jeździ. I czego ty chcesz? Ale zdaje się, że nam ucieka ten 105. Aha, dobrze, że to... A nie, co to jest? Ten 105 zakręca. Zobacz, dziecko. No, gdzie ten 105 jedź? Gdzie ten 105 jedź? No. Ja idę tam. Gdzieś tu. Ja idę prosto.